5 lat jesteśmy w powiecie średzkim. Dziękujemy ogólnie za zaufanie i korzystanie z naszych usług przez te 5 lat. Na początku chciałbym powitać zastępcę burmistrza, pana Przemysława Babińskiego. Brawo. Oraz wysłanników od starosty z powiatu średzkiego, panią Kamilę Wilańską. Brawo. Oraz cały zarząd przychodni kosmonautów, który nas odwiedził. Więc tak, chciałbym wam jeszcze raz podziękować za 5 lat ciężkich treningów. Chciałbym trochę wrócić do historii, czyli cofnąć się te 5 lat. Co się wydarzyło przez ten okres u nas w siłowni. Czyli w 2010 roku było otwarcie siłowni, tak? W październiku. Następnie zatrudniona została jedna z najlepszych kadr trenerskich i menadżerskich. Nie ma co się oszukiwać. Później, co mieliśmy dalej, wprowadziliśmy profilaktykę ruchową, trening medyczny. Razem z wyspecjalizowaną kadrą rehabilitantów pomagaliśmy ludziom dochodzić do zdrowia po kontuzjach oraz zabezpieczać przed następnymi kontuzjami, czyli najważniejsze jest zapobiegać niż leczyć. Następnie, co mieliśmy jeszcze przez te 5 lat? Karnety. Cały czas są promocje na karnety. Przez 5 lat, co mieliśmy? Pozyskaliśmy w powiecie średzkim i poza powiatem firmy. To było około 10 firm. Nie będę wymieniał nazw, ale dziękujemy za współpracę. Pracownicy korzystają z naszych usług cały czas i z tego, co mi wiadomo, są zadowoleni, chyba. Oraz nawiązaliśmy współpracę z miejscowymi firmami, tak jak sklepem Merkury w Środzie Śląskiej. Dziękujemy panu Dariuszowi, który jest z nami. Tak. Następnie, co się udało nam jeszcze osiągnąć przez te 5 lat? Zorganizowaliśmy konkurs Chudni Siłownią Atletika, który objął się bardzo dużym zainteresowaniem. Trwał 180 dni, uczestniczyło wiele kobiet, lecz 3 zostały do wyniku, do zakończenia konkursu. No tak z ciekawości tylko przypomnę, że dziewczyny schudły od 27 do 7 kilo, więc gratulujemy również. Jest Monika z nami, która osiągnęła ten najlepszy wynik. Co było dalej przez te 5 lat? Zorganizowaliśmy 3 pikniki właśnie tutaj w Zajeździe Rozłogi, gdzie mogliśmy się bawić i spotkać w wspólnym gronie. Wyposażyliśmy strefę cardio w profesjonalny sprzęt, gdzie możemy korzystać do woli. Klienci mogą sobie do woli ćwiczyć. Następnie, co mieliśmy przez te 5 lat? O strefę do treningu funkcjonalnego, nazywaną salą tortur, która jest wyposażona w różnego rodzaju trenażery, które pomagają pomagają w ćwiczeniu. No i na koniec jeszcze uczestniczyliśmy jako ekipa z atletyki, to jest nowe zdarzenie, wyścigu z przeszkodami, Survival Race. Chciałbym podziękować Bartkowi Kuriacie, który jest naszym pracownikiem i zajął ostatnio wicemistrzostwo Polski w podnoszeniu ciężaru. I oczywiście wam dziękujemy, jesteście naszym motorem napędowym siłowni. Dzięki wam prosperujemy tak długo w powiecie średzkim i dzięki wam możemy udoskonalać się i cały czas rozwijać. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, cóż ja więcej mogę powiedzieć poza tym, że bardzo serdecznie państwa witam i że w zasadzie sama jestem bardzo zaszczycona, że koledzy tak wspaniale działający w siłowni chcą mnie jeszcze na te pikniki zapraszać. Proszę państwa, głównym moim zadaniem dzisiaj, poza powitaniem państwa i podziękowaniem serdecznie, że uczestniczycie w tych naszych spotkaniach i serdecznym powtórzeniem przywitania dla pana burmistrza, bo to przecież dla nas bardzo ważne, że władze Środy Śląskiej zauważają w nas także, jest, proszę państwa, to, żeby uhonorować naszego trenera. Państwa trenera i mojego trenera, bo z częścią z państwa przecież spotykam się ćwicząc, może tylko efektu trochę nie widać, ale się nie zrażam, nie w tym rzecz. Proszę państwa, chcieliśmy w państwa obecności upamiętnić fakt absolutnie rewelacyjnego wyniku pana Andrzeja Dobrynia w
tym konkursie, którego nazwa brzmiała? Man Expert Survivor Race, bieg z przeszkodami. I nasz Andrzej zdobył tam miejsce? 7. A ilu startowało uczestników? 1060. Ja po prostu nie wiem, czy to prawda. Proszę Państwa, pani dyrektor Matuszka Gręcza. Bardzo proszę, tak. A jak... Wręczaj. A ja ściskam rękę. Bardzo Państwa serdecznie proszę, dobrze, żeby w trakcie imprezy każdy z Państwa podszedł Andrzejowi ścisnął rękę, bo warto. Ale proszę Państwa, nie możemy też nie zauważyć drugiego naszego trenera, Roberta. Robert spełnia rolę intelektualisty w tego typu przedsięwzięciach, dlatego wynik troszkę gorszy. Robercikuj, jak? 157. No ale słuchajcie Państwo, 1000 uczestników, także i tak genialnie i jest również nagroda. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do zabawy. Również dziękujemy. Robert, poczekaj, chodź jeszcze sobie przyfocimy.